Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto drugi już raz Neon Abyss. Bez zbędnych cergieli gramy. Tym razem chciałem wam pokazać Wade'a. Ostatnio Anną przeszliśmy pierwszego bossa. Tak więc nie będę może zbytnio gadał, jak zwykle nie wpisuję, nic nie ruszam. Na start mam takie przedmiociki, zobaczymy co to będzie. I powiem wam szczerze, nagrywam to niedługo po tym jak, no, poprzedni odcinek w sumie się ukazał. Więc jeszcze naprawdę nie wiem tak w rzeczywistości jak to będzie z waszym ocenią, ktoś to obejrzy, nie obejrzy. Ale dobra, zobaczmy co mamy. A standardowa broń, uwaga, uwaga. Pokonuj wrogów, dostaniesz serduszko. A tutaj... A, broni biją więcej, kiedy jesteś na pełnym życiu, dobra. No to idziemy. Tym razem będzie trochę więcej wyzwania. Aha, no jasne, już. Już zepsułem. Dobra, spokojnie, damy radę może. Dobra, zobaczmy. Prawdopodobnie tym razem będzie okropna lama. Dobra, nie no, boss jest nawet prosty. Więc nie ma co się przejmować aż tak bardzo. To jestem bliski śmierci już, więc może być różnie. Oj, i zaczyna się bullet hell. No cóż. Ostatnio szło dobrze. Czemu w sumie nieważne. A dzisiaj tak zlamiłem. Nie, począłem się zbyt pewno idąc już teraz na tego bossa, ale dobra. Po prostu robimy F i zobaczymy jak wyjdzie. Tym razem co prawda nie mamy już rzeczy. Żadnych. Zobaczymy, może też będzie dobrze. Dobra. Umrzyj przeciwniku. Jeszcze nie szafirowy. Zawsze jak podnosimy monetkę, dostajemy tarczkę. W sumie nie dostajemy, tylko jest szansa, że pojawi się tarczka. Uff, kryształek, dobra. Okej, dobra, nie wiem co się stało. Czemu rzuciłem tego granata, ale niech będzie. I teraz przez to oczywiście tutaj nie otworzę. Super. Ale spokojnie, znajdziemy kolejnego, to wtedy spróbuję. Miejmy nadzieję, że wtedy się uda. Bądź co bądź. Dobra. Oczywiście obrażenia też już dostałem. I okej, monetka, jedna pojedyncza. Nic więcej, nie. Dzisiejszy dzień chyba nie będzie aż taki fartowny jak ostatnio. Chociaż tutaj ta skrzynka, nie, jajo. I tym razem nie ma, przebacz, nie idę do tego bossa. Masz tu kryształy, ciesz się. Wskaźniku i co, to mamy dwie bronie, półtarczki i serduszko. Prawdopodobnie jakąś broń bym wziął, gdybym mógł finansowo podołać. Wybaczcie nagłą pauzę w gadaniu, ale dosyć mocny kaszel mnie wziął. Stąd i zowąd. Znaczy, może być też spowodowane tym, że dosyć dużo pewnego słonecznika przeprawionego dosyć mocno na ostro. Akurat dzisiaj skubałem i no. Rezultaty są jakie są, że może być to przez to dosyć ostry jestem. Chociaż bardzo taka ciekawostka, lubię ostre, no, jedzenie tak. W ostatnich czasach nie jadłem go aż tak dużo, więc trochę nieprzyzwyczajony. Super. Netka, której nie mogę podnieść jeszcze. Co gorzej, co jestem na półtorej serduszka. Celowo wziąłem tą postać, a nie tamtą znowu, żeby było trochę ciężej. Żeby pokazać wam coś inne. Okej, okay. Życie, znaczy żarcie dla kota, które daje... Dostaję jakieś prezenty od kotów, czy bardziej chodzi o to, że mam te uszka. No i serduszko, czyli już jesteśmy na równi z tym, co było na start, gdybyśmy kryli tamtą postacią. No ale właśnie. Co może być też po prostu nie przywykłem do takiej ilości ostrego żarcia, mówiąc pospolicie. Jak ostatnio dostaję w postaci tego słonecznika i
coś, ale dobra, mniejsza o to, nie będę już gadał o takich głupotach. Skupmy się może na konkretach. Czyli na przechodzeniu tej gry. W końcu już zostało nam tylko kilku bossów i na tych ostatecznych, bądź co bądź, powinniśmy dać radę. Chociaż nie wiem, jak to będzie teraz wyglądało, prawdopodobnie. Z tego, co słyszałem już kiedyś, ponoć od teraz te wszystkie podejścia będą coraz to dłuższe. Ale ile w tym prawdy, to nie wiem, więc się zobaczy już jak... No, jak będę w trakcie rozgrywki. Dotrę tam, a nie... No, dobra, już się trochę plączę. Po prostu jeśli dotrzemy do tych kolejnych, to wtedy się zobaczy. Tam w sumie nie jeśli, tylko o ile. Bo wiecie, no to nie jest takie pewne, że się uda. U, kolejne jajko. Dobra. Jest bomba. Zobaczmy, co my tu mamy. O, kolejne jajko. W sumie nawet dwie bomby mamy. Trzy, dobra. No to nawet zaczyna to się udawać się. Ja nie będę zwiedzał dalej, po prostu idziemy pootwierać, co się da. Jest dobrze. Niestety mam czerwony pasek. Chociaż ja nie zmieniam swojego zamysłu, spróbuję pozyskać fioletowy. Nieważne jak ciężko by to było. Okej, okay, teraz tak. No nie, zepsułem. Nie, nie wierzę. Po prostu nie wierzę w swoją lamę. Jak ja mogłem tak zepsuć? Po prostu naprawdę nie wiem. Ale przynajmniej czerwony pasek się ładuje. No cóż. Uważaj tylko, że prawdopodobnie nie będę miał jak go użyć. Mam za mało życia, żeby jeszcze oddawać. Dobra, chociaż jeszcze jest może nadzieja. Nikogo, nikogo, ale jest. Tylko muszę wejść w interakcję z tym, okej. Okay. Sygnał czerwony, jestem już na ścieżce do fioletowego. Super, jeszcze puste jajko. Normalnie tego mi było trzeba na pocieszenie. Dobra, wybuchaj to. I dziękuję bardzo. Co my tu mamy? Jajko. Oczywiście, że jajko. Nie wiem po co mi ono, jak pewnie tym razem mój fart. Co do jajków się pokaże. Taki prawdziwy fart, wiecie, że nic nie będę miał. A tutaj co jest? Co mi nie wiem, ale... Otworzę, bo czemu nie? Oho, pokój z skrzynkami. Dobra, to otwieramy skrzynki. Coś tam jest. Chyba nie ma co narzekać w sumie. Gdybym miał kolejnego granata, tu mamy sekretny pokój. Ale oczywiście nie mam granata, bo po co? Musiałem wszystkie zmarnować w głupi sposób w jednym miejscu. Szkoda by z tego tyle, że... Chyba się w sklepie byłem tym razem, czy nie, bo już nie pamiętam. Pewnie tak. I... byłem. Gdybym miał 7 monet więcej, czyli gdybym nie znalazł, bym mógł kupić to coś. Zresztą poczekam. Rezultat pobosowy. Na bazie tego zdecyduję, którą broń biorę. O. God of Pills. I Bogu pigułek. Stary znajomy, z nim akurat będzie w miarę easy, w moim odczuciu. Mimo tego, że on wzywa tych swoich pomocników. No, to moim zdaniem będę podys. Jednym z najłatwiejszych bossów, z którymi się mierzyłem ostatnio. Dobra, skakaj, skakaj, skakaj tutaj. Dobra, tutaj, tutaj, tak. Grzeczny bossu. No oczywiście musiałem dostać, bo jakby inaczej. Ale jest, jest kasa, więc chyba jest spora szansa, że kupimy tą droższą broń. Żeby nie było, jeśli wygodnie nie, nie zmyla. Czy coś. Nie zmyla, tak, znaczy nie myli. To jest bardzo fajna broń. Przy okazji już nasz pierwszy członek udowadnia, że się przydaje czasami. I uwaga, uwaga, dziękuję bardzo. Dwa pociski, no i obrażenia chyba większe. Tak. Dobra. Oczywiście tak czy jak biorę to za 70. Nebula. No i tutaj proszę. Można, zamiast zwykłego pocisku można wystrzelić laser i jeszcze mogę za pieniądze jakieś losowe przedmioty wyrzucać. I patrzcie,
strzelam. Ale czasem jest. I właśnie zamiast tego czasami są lasery. Bardzo fajna broń, akurat ją znam. Może nie jakoś dokładnie, ale właśnie żeby nie był znam ją z moich poprzednich podejść na X Klocksie. Nie było ona liczne, ale trochę było. I chyba jest trochę dłuższe. No cóż. Nie będę może wnioskował, bo mnie kojarzę, ale prawdopodobnie jest, więc. No nie ma co narzekać. Aha. Nie wziąłem kryształów, brawo ja. No cóż, bywa i tak. I teraz spokojnie. Chcę zdobyć fiolet. Nie czerwień. Więc muszę na spokojnie podchodzić do całego tematu. Bo wtedy jest jeszcze dla mnie nadzieja. Mi się wydaje, że to nie jest szansa, wiecie co, jeśli chodzi o to wszystko. Tylko co jakiś czas po prostu wystrzeliwuję laser. Nie tak, to jest zbyt regularne, żeby to była na szansę. To jest po prostu raz na któryś pocisk musi być po prostu chyba i tyle. Dobra, aktywuj, żeby mieć więcej na ścieżce do fioletu. Okej, okay, na spokojnie. Co my tu mamy? Kryształy, okej. Okay. Nie dostałem obrażenia, czy jak? Bo wydaje mi się, że droga do fioletu mi się skróciła. Czy ten skrócił się pasek, dobra, mniejsza z tym. Więc to muszę się za bardzo plątać wręcz. No ale dobra. Tak siak czuję, że możemy mieć czwarta w tym wszystkim. Dobra, zobaczmy co jest w tym pokoiku. Mam jedną bombę. Nie będę tego jeszcze marnował, trzeba w sumie jednego granata, chociaż i tak wolę chyba nazywać bombami. W większości gier są bomby tego typu. No i zauważyłem, że jeśli jest coś taki, jakiś ładunek wybuchowy w grach, to najczęściej jest to bomba. Nadzieję się zdarzają jakieś inne dynamity czy coś, ale najczęściej właśnie bomby. Ciekawe akurat czym tak jest. Nie wiem, że prawdopodobnie jest sporo już się plączę. Po prostu jest to najłatwiej zrobić coś najpopularniejsze. No nareszcie, jakiś pomocnik. Ale tak naprawdę, zwróćcie na to uwagę, kiedyś będziecie tak siadać do jakichś gier czy coś. Najczęściej, jeśli naprawdę są środki wybuchowe, są to bomby. Ale na obecnym momencie, dobra, starczy moich wykładów naukowych. Po prostu bijmy, zabijmy tych wrogów. I skupmy się na tym, żeby pokazać wam, że jednak umiem grać w gry, w których mogłem tylko skilla. Dobra. Kluczyk na szczęście mam, więc zobaczymy, co to za przedmiocik. Miej nadzieję, że nie broń. Bo jednak będzie bardzo kupiłem. I robot armor. Mhm. No i dobra. Po prostu szansa na to, żeby wyrzucać tarczki, kiedy dostajemy obrażenia. Tak, wiem, że było to napisane, ale wolę jednak tłumaczyć dla tych, którzy no nie umieją w Englisha czy coś. Po prostu rozumiecie. O, super, za kilka kryształów można przejść dalej. Za trzy konkretnie. W środku moneta. No kto by się spodziewał takiej wspaniałej nagrody po prostu. Dobra. Muszę przyznać, muzyczka fajna. Kiedyś liczyłbym na to, żeby była trochę bardziej intensywna, czy mocna. Myślę, nie chodzi tu o fakt, że czemu się wróciłem. Nie pasuje ona do gry czy coś, tylko no... Fajnie by było, gdyby była naprawdę mocniejsza. No nie. Dostałem wrażenie, oczywiście. Dlatego nie wiem, jak to konkretnie działa, czy to mam dostawać w ogóle obrażeń, żebyś nie zmniejszał pasek, czy nie mogę dostawać w serca, w tarczkę mogę. Nie wiem. I wolę chyba tego nie sprawdzać, po prostu najlepiej byłoby nie dostawać obrażeń w ogóle. Ale jak zapewne wiadomo, ja jestem taka lama, że nie potrafię nie dostawać obrażeń, więc... No właśnie, zobaczmy, jak to zadziała. Aha, czyli losowy podnoszajka w zamian za monety. W ten sposób zamiast za monety, nie wiem ile mi zabrało, dostałem monety. Jest to może najlepsze, ale wiecie, no zawsze się będę potrzebował pilnie jakiejś czegoś. Można próbować, jakby miał duży kasę. O, Adam nam wywołał głową. No szkoda, że nie znalazł Ewy, ale no, przynajmniej wywołał głową, dobra. Kryształków nie ma, więc sklepu nie otworzę, nie otworzę pokoju bitew. Na mapie jest coś oznaczone? Nie. No dobra, no to pora na bossa. Zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem i... God of Idols.
Nie muszę przyznać, znam tego bossa. Chociaż personalnie z nim jeszcze nie miałem okazji zawalczyć. Widziałem go po prostu, no, jednego youtubera, którego oglądam. Chciałem bardziej, może powinienem powiedzieć, oglądałem go. Ostatnio rzadko kiedy do niego zaglądam. I ogólnie ostatnio rzadko co patrzę w YouTube. Prędzej, jeśli już na jakiegoś live'a wpadnę czy coś na chwilę i tyle by było mnie. Wiecie, no, to już nie to samo co powiedzmy te kilka lat temu. Gdzie jest on? Okej, tutaj. Ale po prostu jak tak go obserwowałem wtedy u tego gościa, no to wydawał się trudniejszy. A teraz może nie wiem czy uda mi się nie otrzymać obrażeń, ale nawet jeśli otrzymam jakieś, no to patrzcie, to jest łatwe. Chyba jednego bym musiał się na harda przerzucić, bo ta gra jest taka dosyć prościutka. Pain drop? Silniejsza broń i szybciej strzela. Dobra, wiecie co, jednak to musi być jakoś szansowo. Szkoda, że znowu nic nie zwiedzę, ale idziemy dalej. 16 minut na poziomie trzecim. Może jeszcze uda się osiągnąć coś więcej. O, sala walk zaklucza. Oczywiście, że idę. W ogóle fajnie. Fajnie to wyszło, moim zdaniem, teraz z tym, jak nasza postać się zaczyna budować. Prawda, nie mam takiego farta, jak to było ostatnio właśnie z tym. Oj. No, ze zwierzaczkami, czy tak nazwę, czyli tymi pomagierami, ale... I tak fajnie, moim zdaniem, jest za to tym razem z tym, że... Daje mi się nawet potężną postać stworzyć pod kątem... No, brakuje mi teraz tego... A, no właśnie, pod kątem broni. I teraz, co tu jeszcze dostaliśmy? Szybsze... chodzenie i lepsze, silniejsze strzelanie. Swoją drogą... A nie, dobra, dalej dwa, myślę, że już trzy lecą. Mniejsza z tym, i czym zajmijmy się tym wszystkim. Ach, super. Dostałem obrażenia, wypadła mi tarczka za to. I mam przy okazji niestety potwierdzone, że tarczki też obniżałem pasek. Trzeci poziom, a ja dalej jeszcze ani jednego pokoju nie otworzyłem przez to, że się spłynę na tym kultowi i... Adam trzeciego poziomu? Nieźle. Szkoda tylko, że jest moim jedynym koleżką. Wolałbym mieć ich więcej trochę. Ale no przynajmniej nie ma co narzekać na to, że jest słaby. Trzy pociski naraz, już swoje robią. Nawet jeśli miałby bić, powiedzmy, jedną piątą tego, co ja zadaję, to już... No nawet. W szczególności, że widać, jak po prostu sobie radzę nawet samemu. No to, powiem szczerze, jest kwestia tego, że po prostu mam dobrą broń, nawet porządne przedmioty. Bardziej niż mojego skilla czy coś. No i ewentualnie... No nareszcie. Ewentualnie właśnie jeszcze tego, że ta gra jest dosyć prosta. Aha, czyli wrogowie też to mogą aktywować, super. Dobra, czemu nie? Może skorzystam potem jeszcze z czerwone. Zacznę robić czerwone, ale... Najpierw fioletowo. Ej, tylko co teraz wybrać? To znam. A to? Pegasus. Weźmy Pegaza. Aha, dobra, można surować. Fajnie. Spodziewam się czegoś trochę innego. W zasadzie, że nie będę surował, bo dostanę skrzydeł, tylko na przykład, żeby był konia Rafała, który suruwa. Coś, ale dobra, nie będę narzekał, fajnie jest. Dlatego przydałoby się to coś, co powoduje, że więcej zdaję, jak jestem w powietrzu. Po prostu byłbym już... ustawiony do końca. Dobra, idziemy na bossa. Oho. Znowu ten skrzynek, przecież on był easy. Tak, jakieś już dostałem obrażenia. Znowu. No nie uczę, że ja umrę. Proszę ci się, gro. Nie pamiętam, czy skrzynka w sumie pokazywałem wam, czy to było na tym jedynym podejściu, kiedy na PC-cie samemu grałem dla siebie. Dobra. Pokonany. Potraciłem dużo, ale pokonany i broń. Chyba? Nie, dobra, to jest suszarka, to będzie przedmiot. Szybciej strzelamy i dalej. Fajnie.
Poza tym, że jestem bliski śmierci, jak widzicie, nie mam kryształków, to może się jeszcze coś uda. Więc może nie będę się przejmował tym na razie aż tak bardzo. Skupmy się na zwiedzaniu, odkrywaniu, zbieraniu i w ogóle. Dobra, dwa jajka. W sumie fajnie, bo dwóch jajków by się przydało. Najpierw by koledzy z nich wyszli. Chociaż może nie tacy jak kulki te wszystkie. Wiecie, wiecie, ta Bila, ósemka czy niebieska kostka, wolałbym po prostu te dzieciaki, że tak nazwę. Żeby nie było, co bym nie dostał, czyli tak będę zadowolony, że cokolwiek mi się wykluło się, a nie, że znowu puste. A póki co idziemy. Czym prędzej idziemy zwiedzać. Chciałbym odkryć się, może nie wiem, cokolwiek przydatnego. Aha. Nie wiem, coś czuję, że coraz większy, że tak powiem, z Englisha powerhouse z nas wychodzi. Mimo mojej nieokrzesanej lamy, mogę tak powiedzieć, jestem bardziej nieogarł. Tak, jestem bardziej nieogarł niż lama, ale mniejsza z tym. Okej. Trzy i pół tarczki, znaczy takie trzy, dwa i pół tarczki. Dobra, dwie tarczki, bo oczywiście musiałem szukać na wroga. Półtora tarczki, okej. Nie no, ale mimo wszystko fajnie jest. Czuję, że mimo właśnie tych moich nieogarnięć wpadają w pociski innych takich. Tak czy siak sobie poradzę. I mówię, to prawdopodobnie jest wina gry, która jest dosyć łatwiutka. Dobra, a teraz losujemy. Oczywiście, że nie. Dawaj, ja chcę do skrzynki. Jeszcze dwa razy. Uwaga, uwaga, no wiedziałem, że się uda. Jak powiem, że nie będę do końca kręcił, to wiedziałem, że się uda się. Aha. Mhm. Jeszcze teraz życie za monety mogę zdobywać. Dzięki szafirowym, znaczy jakimś szafirowym, teraz rubinowym kulczykom. No nieźle. Teraz monety są moim największym przyjacielem. Oj, dziękuję gro, dziękuję gro. Widzę, że nie chcę, żebym przegrał. Ja zdecydowanie, jeśli będziemy robić kolejne podejścia z jakiś czas, czy coś na hardzie by się przydało się. Bo normal jest dosyć łatwy. Oj. Oczywiście. Muszę potrzebować dużo obrażeń, bo czemu by nie. Ale na szczęście już fioletowy pokój zaliczyłem na tym piętrze, więc nie ma co się przejmować tym aż tak bardzo. O, kolejny jajek. Dobra, warto pamiętać o tym. Kolejni przeciwnicy, super. Nie będę ukrywał, chyba ta broń bardziej by się podobała, gdyby nie te lasery. No fajne, to jest ich w ogóle i Alien Baby, dobrze. Pociski naprowadzane, tak jak ostatnio już mówiłem. Bo jednak ten laser, jak mówię, fajny i w ogóle, ale trochę, powiedzmy, psuje, że tak nazwę, rytm strzelania pociskami czy coś. No i co może niestety w niejednokrotnych sytuacjach przeszkadzać. Okej. Kupa musztardziana. Aha, musztardziana. Jajka zadają wrażenie przy dotykaniu. Fajnie. Tylko że pewnie zaraz mi się wszystkie naraz wyklują i znowu nie będę miał żadnego pożytku z tego. O, gra znowu daje mi serduszka. Dobra. Widać, że niestety nic tutaj tak za bardzo nie ma. Teraz jeszcze tylko szybko zawrócę, zobaczę, gdzie monety jakieś zostawiłem. A potem, nie wiem, sklep czy coś. A, w kolcach. O. Dobra, czyli nic nie straciłem tak naprawdę, a monetkę zyskałem. I teraz tak, nie wiem tylko, czy sklep, czy zaoszczędzić kryształ na nowy poziom. Chyba jednak sklep. Nie ukrywam, może tam trafię na jakiś przedmiot, który bym chciał, albo inną broń, którą mógłbym sam sprawdzić, bo... Mam tak trzy. Ja mam tylko dwa. No niestety. Czyli jednak na następny poziom. Mhm. Dobra. I do portalu. Etap czwarty. Zobaczymy, jak będzie dalej, oczywiście. Okej, na dzień dobry, sklepik i sala walk. Nie mam klucza. Tarczka, kryształ i moneta. Dobra, czyli można już odwiedzić sklepik. Nie wiem, czy bym to robił, ale no, na pewno można, jak już się powtarzam. Oczywiście musiałam dostać na dzień dobry.
Okej, okay. I... może być. Chociaż nie ukrywam, liczyłem bardziej właśnie na ty... Adam mi zginął? Teraz zauważyłem, o, super jeszcze. Zrobiłem fioletowy kryształ na czerwony. Smutne trochę. Nawet nie wiem kiedy tak konkretnie mu się zmarło. Ale no niestety wygląda na to, że się zmarła. Dobra. Okej, mamy już teraz tyle kryształów, że... nawet nie będę żałował, jeśli sklep otworzę, więc... lecimy po prostu do sklepa. Może będzie jakaś ciekawsza broń. Nie mówię lepsza, ale ciekawsza. Jak już wspominałem, chciałbym po prostu testować wszelkie możliwości. Kod, jakaś manierka, kluczyk i serduszko. Manierka. Mocno zwiększa obrażenia, no i jeszcze kluczyk wezmę, wiem, że drogo, ale wezmę, czemu nie. Wiecie, przynajmniej otworzymy salę walk. I zobaczymy, jak to będzie. Ale mógłbym szczerze przedmiotopokój, czy jakoś tak. O tak. Tyle, że room najprościej mówiąc po Isaacowemu otworzyć, ale... no jednak pokój tego typu jest bardziej fajny, bo tutaj przynajmniej muszę udowodnić swoją siłę. O, Alien Baby się ulepszyło, a tutaj mamy... Szechuan Sos. To chyba będą mogli sobie pociski teraz na jakiś czas. Tak, nawet dobrze zgadłem. I w sumie nie ma co się przyjmować i lecimy dalej. I miejmy nadzieję, że ukończymy to wszystko. Właśnie, założyłem, że już mam czerwone to. Aktywuję bardziej czerwone nawet. Niech będzie kosztem tych tarczek czy innych rzeczy. Ale jak już miałem zaczęto, to jeden, ten jeden jedyny właśnie raz mogę chyba dokończyć. A, za kluczyk mogę przyjść po kluczyk i skrzynkę. Czyli inaczej, jak mam klucz, to otworzę skrzynię. Słaba okazja, ale dobra. Tak pewnie z niej skorzystam. Zaraz oczywiście po tym, jak Treasure Rooma otworzę, bo tym razem nie mogę zrobić takiej głupoty jak przed chwilą, że właśnie wcześniej zapomniałem o Treasure Roomie, który gwarantuje przedmiot w sumie. No jak to było w przypadku tego pokoju związanego z, no, z walką, to mogą nie dostać nic, bo mogą tam zginąć. O, Adam wrócił. Ciekawe, czy tym razem przyjdzie z nim Ewa. Dobra. Oczywiście, musiałem dostać. Chociaż teraz dostawanie w sumie nawet jest po części na korzyść. Puste, oczywiście. Klucza dalej nie mam. No i kolejny pokój. Stanę za to obrażenie, ale niech już będzie. Jak idę w czerwony, to idę w czerwony i tyle. Wiem, że to mogło być głupie, ale po prostu ten jeden raz, jak już się zaczęło, to stwierdziłem, a dobra, niech będzie. Dobra, mam bossa. Mam pokój skarbów. Dwie krzynki. Prawdopodobnie kryształów. Super. No obecny moment chyba najlepszym rozwiązaniem będzie pójść pokonać bossa, potem zobaczymy co i jak. Chyba już był. Jeśli się nie mylę. Tylko znowu nie pamiętam, czy to było przy was, czy to nie było przy was. Ale spokojnie. Jakoś dam radę. Oku też moim zdaniem należy do tych łatwiejszych. Poza tym, że niezły bullet hell tutaj wychodzi. Nie dostaje te obrażenia. Okej. Medal honoru. I kolejne zwiększenie obrażeń. Ej, szkoda, że nie dostałem tylko tego. W sumie na co najbardziej czekałem. Jak to jeszcze wygląda? Tutaj coś jest. Może tam jest ostatnia nadzieja na klucz. Oczywiście na tym piętrze, bo ogólnie wiem, że jeszcze trochę tego będzie. Świętego przydałoby się w sumie zdobyć ulepszenie broni. Bardziej niż tylko same te takie akcesoria. Wiecie, w sensie poziom broni, bo jednak... od niego też bardzo dużo zależy, z tego co się orientuję. W kwestii zadawanych obrażeń. Ale okej. Niestety, przez moją po części głupotę Treasure Rooma nie otworzę i innych kilku pokoi.
Ale przynajmniej jest następne piętro. W takim tempie nie wiem, może nawet przejdę znowu wszystko w kolejnym odcinku. Mhm. No i nawet tutaj piszą, żebym zawsze oszczędzał jeden na treasure room. Ja oczywiście byłem mądrzejszy, czytajcie, głupszy, tego nie zrobiłem. Mogą strzelić, bym już wtedy miał. Za 50 jest jakaś inna broń, za 70 kwiatek, za 15 półtarczki. Na razie pozwólcie, że oszczędzę. Ale prawdopodobnie jeśli będę miał 50, to spróbuję zobaczyć sobie tamtą broń. Nie będę ukrywał, nie kojarzę jej. Może ją znam, może nie, ale nie kojarzę. Przynajmniej nie po wyglądzie. I uwaga, uwaga. Zombiowa siostra. Fajnie. Na mnie się trafił kolejny pomocnik. To w sumie się liczy najbardziej dla mnie. Okej. I się udało. No i znowu, tym razem Adam 3. Tak, Adam 3 znowu. Zobaczmy, co tam w ogóle tym razem będzie w tym pokoju krwi. Przynajmniej w sumie to jest pokój od violence, czyli brutalności czy coś. Jedno serce i mamy za to coś takiego. I dwie maski. Szczerze, tutaj muszę się trochę zastanowić. Mam trzy siostry, co? Dobra, w sumie nie wiem co jak. Więc pozwólcie, że się zastanowię, bo no nie kojarzę żadnej z tych rzeczy. I nie wiem w sumie co bym chciał. Nie będzie długo dosłownie. A krótkie cięcie i tak zrobię, żeby nie marnować czasu, pewnie. Dobra, nie wiem. Dalej nie wiem, ale niech będzie to, może. No nieźle. Wow. Akurat nieźle chyba trafiłem. Chociaż tamta maska znaleźć była pewnie lepsza niż to, co wybrałem. Niemniej jednak już trudno, decyzji nie mogę zmienić. Nie, naprawdę jestem prawie pewien, że ta złota maska była najlepszym przedmiotem jakimś z gry czy coś, którą tak po prostu pominąłem przez swoją głupotę i ignorancję. No i niestety. Co? Tych zombiaków jest coraz więcej. Aż zaczyna mi to niepokoić. Mhm. Aha. Po prostu za każdym razem, kiedy dostanie obrażenia, to się rozdziela na dwie mniejsze z połową swojego HP. Ja zaraz je stracę wszystkie pewnie, ale dobra. Nope. Zobaczmy, co my tu mamy. Klucz. Na razie jeszcze go nie będę wydawał. A w ogóle co powoduje to całe ulepszenie broni, poza tym, że pociski są większe, czy to, nie wiem, jakoś ulepsza efekty i sposób działania niektórych rzeczy, czy jak? Nie wiem. Później się zobaczy oczywiście, pewnie. Czy nawet jeśli trzeba będzie, to do tego doszukam, czy coś. Monet mam 60 parę. Prawdopodobnie mogę kupić nową broń na spróbowanie. Jak już mówiłem. Ale czy ja to zrobię, to nie wiem. I nagle prawie wszystkie zombiaki mi poginęły znowu, super. A miałem tyle sióstr, niestety. Wiesz, może to i lepiej. Codziennie z jedną żyję, nie ukrywam. Nie jest to najłatwiejsze. A co dopiero jakbym miał ich tyle, co tych zombiaków przed chwilą. O, dobra. Oj, teraz dopiero zauważyłem, że mam pół serca. Tak nieostrożnie grałem. Nieprawdopodobnie to już jest mój koniec. Co? Infinite Key? Mhm. A, dobra, czyli mogę otwierać wszystko za darmo. Dobra. W takim wypadku nawet nie będę czekał, po prostu co się da, to będę otwierał. O, dobra. Półtarczki. Teraz jestem. Kolejna moneta, proszę, 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 proszę. Nie ma, ale już liczyłem na to, że się uda. A, maszyna do gry. Jasne. Ja w takiej sytuacji nie ma przebacz, będę grał na tej maszynie. Nawet kosztem, powiedzmy, niekupiętej broni. Jeszcze tak z 3 razy max. Po prostu muszę otwierać skrzynki, licząc na serca czy coś.
No niestety. Jedna skrzynka mniej. Ej, tutaj co mamy? Tarczka, pieniądze i serce. Nie, to akurat było dobre, moim zdaniem. Na tą sytuację w szczególności, kiedy bądź co bądź jestem na może 2-3 uderzenia od czegokolwiek. Okej. Rzucam bombę, żeby otworzyć te skrzynie, zobaczymy. Płatną otworzyłem, darmową nie. Zobaczymy co będzie, moneta i serce. Może tu jeszcze wrócę, się zobaczy. W zależności od tego jakie tam były skrzynie, bo już nie pamiętam. Jeśli dobrze rzucę, może otworzę 3, albo chociaż 2. Wszystkie 3, dobra. A wśród nich były skrzynie, jeszcze więcej skrzyni i inne rzeczy. Okej, tutaj granat, kluczyk i inne takie. Srebrny kompas. O, wszystkie pokoje mam na mapie. Tu jest jakiś, no i tu i pełno tutaj. Okej. Skoro mam jeszcze 2, to rzucę, otworzę, może będzie dla mnie tu nadzieja dzięki temu. A w skrzyni jest skrzynia, w tej skrzyni monetka. Monetka dała mi pół tarczy. No było warto, nawet bardzo. Dobra. Teraz tak. Mógłbym pójść do sklepu. Albo mógłbym iść dalej. A bezpiecznie chyba będzie w sklep wleść. Ja nie tyle co po broni, co prędzej po właśnie serce i tarczę. O ile jest serce. Nie, nic po tarczki. To w takim razie biorę to. I jak to działa? Nie ma opisu. Aha. Trochę strzałów i przeładowanie. Dam wszystkie kryształy na jakieś srebrne jajko. Okej. W sumie nie wiem co jest lepsze. Ale powiedzmy, że przez to jakoś nie posiadam tych, moim zdaniem, mocno randomowych tych całych laserów, to wiecie. Będzie dla mnie to może lepsze nawet, mimo przeładowania. A teraz srunimy do tego miejsca, w którym był ten pokój i zobaczmy, czy tam w ogóle było widać, że coś jest, czy to jest taki typowo mocny, sekretny pokój. Pewnie nie jestem. A, czy to jest taki prawdziwy, sekretny pokój. Dobra, jestem idiotą, przecież tutaj było przejście. Ładowałem ostatniego granata, super. Mapka jeszcze była tylko dokładniejsza, to może nie robiłbym takich idiotyzmów. No i dobra. Na spokojnie, może damy radę. O, naprowadzane, Jezu, nie. Dobrze zrobiłem, biorąc tą broń. Muszę całe serduszko. Ta gra mnie chyba polubiła nagle. Nie. Czuję, że po prostu powstałem z martwych. I zdecydowanie, jak nic się przerzuca, to długo na harda, bo to, co się tutaj dzieje, jest aż takie, w moim odczuciu, aż za bardzo na moją korzyść. Byłem na granicy śmierci pewnie nie jeden raz, a tutaj nagle proszę. Po prostu powstaje z marłych, jakby nigdy nic. Dobra. Przeładowanie musiałem włączyć na wszelki wypadek. Pusty pokój, okej. Lubię takie. Tutaj. Dzięki pokoik. Jesteś w porządku. Aha. No nieźle. Naprawdę nieźle. Okej, pokój skarbów. Mam wokół siebie jakąś kulkę czerwonej energii. Dobra, nie wiem co to, ale może nie będę się tym przejmował na razie. I pokój walk, oczywiście też otworzę. Najpierw idziemy jednak do pokoju skarbów. W środku jest Traveler Hood. Dodatkowy skok. Teraz, kiedy umiem sruwać. I tak, dzięki za przedmiot. Wow.
Nie, to będzie szybkie, powiem szczerze, jak tak czuję. Okej. Jakiś młotek. Ulepszenie broni jeszcze. Broń zadaje więcej obrażeń. Nie wiem, zobaczymy zaraz to. Jeszcze pół tarczki. Nie, no ta gra mnie już za bardzo rozpieszcza. Ale dobra, nie ma co się tym przejmować jakoś wielce. Chciałem w sumie przejmować, raczej rozwodzić nad tym, jak jest łatwo tutaj wygrywać. Po prostu lećmy po zwycięstwo kolejne i tyle. I co się mówi, że tym razem będę musiał tą wyprawę albo przerzucić na dwa, albo dać wam bardzo długi odcinek. Będę bardzo długi, znaczy, że będzie się tyle renderował, że no nie wiem. Czy kiedykolwiek go zobaczycie, czy bym go przepuścił, ale dobra. God of Darknet? To co, on... On teraz jest zwykłym przeciwnikiem? Ten finałowy boss teraz jest zwykłym przeciwnikiem? Okej. Spodziewał mi się różnych rzeczy, ale nie tego! Okej, czyli to po prostu jest w zasadzie... Przechodzisz to samo, co przechodziłeś, plus jeszcze dodatkowe poziomy z kolejnymi wyzwaniami. Okej. Dobra! Aha. Więc co nie, mimo tych przeładowań, broń... Piękna. Jedna z moich ulubionych na obecny moment. Dobra, zabij gościu. Pokaż swoją potęgę prawdziwą. I pustka. Słuchawki, które dają... Git good, nieźle. Jeszcze lepsze strzelanie, jej. Kolejny przedmiocik i... Lecimy na kolejne piętro. Dobra, zostały dwa ostatnie piętra, zobaczymy jak to pójdzie. Oczywiście prawdopodobnie będą dużo cięższe niż to, co było do tej pory. Chociaż z drugiej strony są też przyjemniejsze, patrząc na to, że na start już widzę przedmiot. Im więcej monet, tym więcej bije. Dobra. Challenge accepted. Bo dzisiaj nie wydajemy pieniędzy. I... Bałwan nam się ulepszył. Dobra. Jak mówiłem, challenge accepted. Zrobimy to, nie będę wydawał. Kigan? Mhm. Aha. Aha. Okej, okay. Czyli pozwala otwierać drzwi. O nie no. Bez przesady, ja nie porzucę tego. To jest zbyt piękna broń. Ja czuję, że nią jestem w stanie rozwalić wszystko. Dobra. Nie. Nic to wymaga ode mnie pieniędzy teraz. To tak nie za bardzo. Tam nic co wymaga ode mnie pieniędzy. Wszystko co każe mi płacić właśnie nie za bardzo. Bo tam od pieniędzy zależy moja potęga. Ciekawe w ogóle. Jeszcze z tym się tutaj akurat nie spotkam, dobra. Gincie. No i super. Musiałem. Okej. Fajnie. Jeszcze dwa klucze posiadam, co spokojnie mogę otworzyć. Trochę pieniążków, czyli większe obrażenia i kolejna tarczka. Jakbym miał ich za mało. Nie to, żebym narzekał, ale no. Sporo się tego nagromadzi. No, musiałem wpaść wcześniej na ten pocisk. O Jezu, nie. Najgorzej. Akurat jego to powiem szczerze, nie chcę. Ja potrzebuję tych pieniędzy dla siebie teraz, na swoją potęgę. Ale, dobra, nie, fioletowego pokoju już raczej nie osiągnę. Ale na spokojnie, damy radę. Zdobędę jeszcze jedno, to wezwę srebrne jajo. Będzie dobrze, jak już mówiłem. Teraz tak, najpierw w dół pójdziemy, potem w górę. I powinno być okej. Dobra, muszę w sumie zmienić tylko strategię. Bardziej zwracać uwagę na to, gdzie monety wypadają też przy okazji. Nie chcę, żeby ten gościu nie podnosił. I po prostu na wejściu nie spamić prawdopodobnie tym wszystkim. Okej, coś wypadło, nie wiem co, co? Mhm. Aha. Dobra, muszę zobaczyć o co chodzi, nie jestem pewien. Aha.
Czyli skrzynki kamienne i drzwi kamienne, jeśli są dotknięte przez jajka, wybuchają razem z jajkiem. Szkoda. Ale czym będę miał łatwiej otwieranie. Dobra, srebrne jajo, zbieram na kolejne. Nie. Nie wierzę. Ja przez tego gościa prawdopodobnie stracę więcej niż zyskam. Ale cóż, niestety go posiadam, to ciężko się będzie go teraz pozbyć. Uwaga, uwaga. Pół tarczki, okej. Skrzynia, w której jest kolejne tarczki, pewnie moneta. Sądzę po tym, że on, że ktoś coś podnosił, a ja nic nie widziałem. Ale dobra. A tak, jeszcze jest dużo tutaj do pozwiedzania, jeszcze nie lecimy na bossa, nie. Może zdobędę coś, co jeszcze bardziej mnie wzmocni. Tylko kluczyk, jakby to było jeszcze potrzebne. Dobra. Teraz tak, górną partię trzeba jeszcze zwiedzić i jesteśmy na dobrej drodze do zakończenia tego wszystkiego. Oczywiście musiałem dostać. Jakby inaczej, musiałem po prostu. Ale przynajmniej zebrałem monetkę, jedną. Jakby to było wielkie coś. Chociaż w sumie z tym gościem to jest. Jakiem wybuchłem, ale niestety gościu i tak ukradł. Kradzie jeden zły, niedobry. Bum, wypadł. A, wrzucę tam nawet. Może coś by było. Oczywiście nie ma. Jak na złość. I teraz tak, ostrożnie. Postaraj się nie utrzymywać obrażeń gwiezdnych kluczu. Kolejny kryształek, dobra. Jakby to jeszcze było potrzebne, żeby się powtórzę. Dobra, bierz to. Ja się po prostu poddaję w tej kwestii. Okej, nie mam kryształów. Czyli to na tyle. Lecimy na bossa. Dał trójkę tych wszystkich. To będzie łatwe też. Sądzę już po tym, jak szybko ich teraz rozwalam. Może dostaję obrażeń, ale no, ciężko moim zdaniem byłoby tutaj nie wygrać, więc kimś tego typu. Okej, odznaka jakaś. Jeszcze bardziej ulepszona broń. Nie wiem, co się dzieje, poza tym, że pociski stają się olbrzymie. Nawet nie będę chciał wiedzieć. Lecimy dalej. I będzie dobrze. No, jeśli słyszeliście jakieś chrupanie czy coś, to prawdopodobnie to jest ten słonecznik, o którym opowiadałem. Dobra, tu jest mniej, tam jest więcej, idziemy w tą stronę najpierw. Tą drogą, chciałem zauważyć w tej grze, że nie ma jakiegoś takiego super klimatu. Ale im dalsze poziomy, tak naprawdę tym bardziej klimatyczne one się stają. Poza tym, że moim zdaniem w tej grze jest klimat. Tylko właśnie delikatny na początku. A im dalej, tym po prostu głębszy. I tak, przecież wiem, że przecież mówiłem, że chciałbym zarzucić, że nie ma klimatu. Zresztą może źle się trochę wysłowiłem, ale chciałem zarzucić, że klimat jest zbyt delikatny, ale widzę, że tutaj właśnie jesteśmy już na tych dalszych poziomach. To mówię, no patrz po prostu na tę lokację, jak ona wygląda. I w ogóle przeciwnicy, którzy się teleportują. Teraz ich więcej, niestety. A, chwila, tam była tarczka. Tarczki nie mogę przegapić, bo to jest okazja na to, żebym przeżył. Okej. Oczywiście. Użyłem tego, to musiałem od razu potem dostać obrażenia, bo jakby inaczej. O, co to? W ogóle? Aha. A, nie mam serc, tym więcej pocisków. Trzy pociski, dobra. To się zaczyna prawdziwa sieczka. W sumie. Dobra. Przedmiot pokój. I chyba potem w sumie już prosto do bossa. Co to, jakieś piwko? Aha. Zostajesz przedmiot, kiedy uderzą ci 6 razy w jednym pokoju. Moim zdaniem zmarnowany potencjał, ale okej. Leci, po prostu już nawet nie będziesz się wartą tamtą skrzynkę czy coś. Nie, po prostu pora ich wszystkich zmasakrować.
Okej, okay. Duża moneta. Kolejna duża moneta. Chyba jednak udało mi się zebrać trochę monet, mam ich 98. Co znacznie powinno zwiększyć moje obrażenia. O, chwila, tam jest gdzieś tarczka? A no faktycznie jest tarczka, dobra. Bierę, oczywiście. Teraz tak. Nie wiem, co jest za tym, ale nie mam kryształów na to oczywiście, więc nie ma co sprawdzać. Tutaj postrzelę trochę pocisków i zobaczymy. Dobra, całe serce, o i to niestety mi trochę osłabi, ale niech będzie tak. To i tak będzie bezpieczniejsze, wiecie. Moim zdaniem lepiej mieć nawet więcej serc, tym mniej pocisków wystrzeliwanych niż pełno tych pocisków, ale grać na samych tarczkach i daje mi na to pół serca. Po prostu nie lubię aż tak ryzykować. Więc dobra. Co my tu mamy? Pół serca. Nawet nie mamy jak to wziąć, więc tam powinien jakiś pokoik. Polecę szybko, sprawdzę. Nie, bomby też pamiętam. Bomby bądź co bądź w moim odczuciu są. A, dobra, to co? Nie mam jakieś jajko czy co, że to wybuchło teraz? Dobra, mniejsza z tym, mamy klucza. I to, co tam leżało. Czyli tam bomby co? Dobra. Dobra, jest spokój w tym całej harmonii balansu, czy co to jest. No, tak zwany fioletowy pokoik w moim języku. Ojej, Jośku, no. Virtual Assistant, czy to jest Virtual Mask? Szczerze nie wiem, co wybrać. Tutaj nawet nie będę już wyłączał, czy coś. Powiem wam szczerze, obie rzeczy wydają się fajne, chociaż chyba wezmę wirtualnego asystenta. Najprawdopodobniej tak. Więc dobra. Mogę potem żałować, biorę. Aha. Chyba nie wiem, co to powoduje, ale niech będzie, że tak. Jakiś Guardian Spirit, czy jakiś duch obrońca. Potem jak tracę tarczkę. Ja to skuteczne w tym, że mam teraz 3,5 tarczy. A, czy on za monetę? Trochę wyrzucić monetę. Dziwny gość. Dobra. No i mam teraz 3, nie 3,5. A dobra, przepraszam, jednak 3,5. Tak, ja po prostu lubię mnie trzymać na stadium, w którym... No prawie nie ma zagrożeń dla mnie, czy coś. Okej, okay, kolejne jajko, tworzymy kolejne srebrne. Nie wiem szczerze, czym one się różnią. I co jest takiego wyjątkowego w tych srebrnych. Ale skoro nazywa się srebrne jajka, to może coś w nich jest. No i dobra, czyżby to już było to? Tak. Hell, God of Machines. Patrzcie, nawet pociski są 0 i 1. I hasze. To jest już koniec? Olbrzymi barbecue. Mhm. Okej, okay, kolejny achievement teraz wykonanie jej. I co zdobyłem? Aha. Wolniej strzelam, ale potężniejsze obrażenia i serce. Czyli... zrobiliśmy to znowu. Wow. Dobra, nie wiem, jaki będzie tytuł. Znowu to samo. Wow. Normalnie nie wierzę. Tym razem Zeus Manager. No, bóg elektryczności. Oczywiście można było się spodziewać. I dobra, zobaczmy, co my tu w ogóle mamy. Niech będzie to coś. Zostaniemy popcorna i to w sumie tyle. A nie, i to, okej, okay, dobra. No dobra, wiecie co. To by było na tyle. Ja robię to, bo zdecydowanie gra jest za łatwa. No i dziękuję wam bardzo. Oto drugi epizod z Neon Abyss. No i trzymajcie się. Hej, hej.